Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Loxan. Hej, na hoście! Jestem! Na hoście! O Boże, Chanela! Czegoś nie dorwałam, chciałam przymierzyć sobie. Słuchajcie, no wiecie, że jesteśmy już w Keep the Label, że już nagrałyśmy poprzedni odcinek, koniecznie kto nie widział, to zobaczcie, nie oglądajcie tego, tylko najpierw zacznijcie od tamtego. Tamto jest bardzo teoretyczne. 10-minutowe słowo wstępu, a dziś będziemy buszować i będziemy robić prawdziwe mierzymy. Tak, będziemy mierzyć, oglądać i pokazywać Chanel, wam, będziemy mierzyć. Co ciekawego można w Keep the Label znaleźć. Prawdziwe Chanel, a nie inspiracje Chanel, także uwaga, dziś. Dziś będzie luksusowo. Były dla nas. Będą dla nas. Dzisiaj będzie bardzo... O, spódnica spadła. Będzie bardzo luksusowo, także za chwilkę pokażemy wam na zbliżenia, co tutaj fajnego się znajduje. I później będziemy próbowały się wciskać w te rzeczy, bo to wiecie, co większość tych rozmiarów, takie 36. Ja nam się trochę przytyło z tego. Dobra, słuchajcie. To ja dawno nie pamiętam, kiedy byłam taka podekscytowana. Właśnie widzę, że dziś skaczę tutaj jak szalona. Dobra, pokażę wam, co tutaj jest. O, proszę bardzo, już sobie odwiesiła. Tak, już sobie. Biorę jakieś już tutaj. Już sobie wybrałam, ale, co będę mierzyła. Ale po tutaj, prostu wzięłaś to, co mi się najbardziej podobało. No to zmierzymy sobie. Ty razem, podła, to. Ty. Dobra, pokaż tego Chanela. Bardzo fajny. Bardzo. Ten czarny, który na początku oglądałaś, też jest super. Ania znalazła to, słuchajcie, bardzo fajną spódnicę. Tak. Zobaczcie. I to jest w ogóle niedroga ta spódnica, ona kosztuje 300 zł. I zobaczcie, ona myślę, że tutaj tani będzie fajnie wyglądała. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądała. Pokaż, co ty znalazłaś, a potem ja pokażę właśnie, co ty... No nie pokazuj, co ja znalazłam, bo mi spalisz temat. Bo ci spalę temat, dobra, tak. To już wam pokazuję, co mi się podoba. Mi się podoba ten płaszczyk. Zobaczymy, jak będę nim wyglądała, bo jest taki bardziej oversize'owy, więc zobaczymy, czy... Bardzo mi się podoba. Czy będę się nadawała do kolor. Niego. On jest taki beżyk, taki lekko różowy, zaróżowiony, tak. Tak, więc to na pewno będę chciała przymierzyć. Będę chciała przymierzyć którąś z tych sukienek Diora. Zobaczymy, jak tam będzie, wiecie, co z... Rozmiarowo. Tak, z rozmiarami, więc już wam pokazuję. Niebieska i taka też różowiutka. W tej różowej bardzo mi się podobają te przeżycia. Myślę, że one mogą robić bardzo ładną. Ta będzie na ciebie za duża. Może być trochę za duża, ale przymierzamy. Ale myślę, że ta będzie na ciebie dobra. Więc będziemy sprawdzać. Cudo, i jeszcze cudo. Chciałam wam pokazać, bardzo mi się podoba. Taka sukienka, to jest prawdopodobnie... To nie wejdziesz, za mały biust. Ale kompletnie się w nią nie zmieszczę, natomiast zobaczcie, jaka jest piękna. Tutaj jest przepiękna. Jak tam nóżki pewnie widać ładnie. A tutaj tylko taka romęczka, więc myślę, że ona naprawdę na jakimś... Ale to jest 34 by wyglądało. 34 i biust taki AB. Co my jeszcze tutaj mamy? Przede wszystkim rzeczy są poukładane kolorystycznie. Tak, nie markami, kolorystycznie. Kolorystycznie, tak. Tutaj szarości. O, następna taka fajna sukienka Diora. Zobaczcie, jaka super sukienka. Słuchajcie, w ogóle tutaj nie ma zapachu. To jest ważne. To jest pre-loved i tutaj nie ma żadnych zapachów, słuchajcie. Jeżeli rzeczy są czyściutkie, są luksusowe, czyściutkie, no to jest taki... Nie ma żadnych opcji typu urwany guzik, zachlapany żakiet. Pokaż, to jest coś, co ja będę mierzyć. Garsoneczka Chanel, taka... Spódniczka i taki krótszy pudełkowy żakiecik, więc myślę, że to może wyglądać ekstra. Ale wiesz co, chciałam pokazać buty, zanim zaczniemy mierzyć. Chciałam pokazać, jak duża kolekcja butów jest w tym butiku Keep the Label. I słuchajcie, one też są rozmiarami poustawiane. Ja na przykład znalazłam dla siebie tutaj piękne butę. Piękne, to niewiele jest akurat na mój rozmiar. Na przykład te są. Można zwariować. O, następna 40, proszę bardzo. Nie, ta 40 to jest za mała, ja muszę mieć 41 często w takich szpileczkach. Wam jeszcze pokażę sukieneczkę, jak nosiła 32 rozmiar, to ojojojojoj. I myślę, że ona mogłaby nawet pojechać ze mną do domu. Aczkolwiek no... A to jest taka sukieneczka plisowana z takim niby swetereczkiem. Wygląda jak koszulka i na to sweterek, a to jest po prostu, słuchajcie, sukienka. Sukienka marki... Azurel, nie znam tej firmy. Ale wygląda pięknie, naprawdę wygląda przepięknie. Karolina, wiesz co, może jak jesteśmy tak we dwie, poczekaj, żebyśmy się zaraz nie rozgadały, bo jak się rozgadamy, to znowu niczego nie przymierzymy. Co ty sądzisz na temat używanych butów, bo jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy. Co ja sądzę na temat używanych butów? Jeżeli są jak nowe. Sądzę, że jeżeli są jak nowe, to jak najbardziej można sobie na takie buty pozwolić. Ja moje buty też dwa razy na pewno kupiłam buty z takie pre-loved.
Jedne to były buty Saint Laurent, te takie błyszczące, brokatowe botnice, mm-hmm. i ty je masz, to mówisz, że tak, są pułkowniki. Tak. Już teraz nie. A teraz już są noszone, tak. A drugie takie moje buty to są szpilki Chanel, które widziałyście w ostatnim filmie, te czarne ze złotym obcasem. Mm-hmm. I powiem wam tak, jeżeli kupuję takie buty, to pierwsze co robię, jak przychodzą do mnie do domu, to je dezynfekuję psikam i sobie w środku, mm-hmm. takim dezynfekatorkiem wycieram i tyle. Ja jeżeli powiem szczerze, że nie kupiłam butów jeszcze używanych, znaczy nie, przepraszam, zdarzyło mi się kupić, ale to były buty takie, że ewidentnie po podeszwie było widać, że ktoś, ja też tak mam, słuchajcie, kupuję buty, wydaje mi się, że one są dobre, nie no, rozejdą się, a potem się nie rozeszły i wyszłam raz i tyle. No obcierane i nic z tego nie wyszło, więc no... Takie buty jestem w stanie kupić, byłabym w stanie kupić od koleżanki też, którą znam. Mm-hmm. Ja mam sporo, mam kilka par właśnie takich butów, które kupiłam. Okazało się, że obcas jest odrobinkę za wysoki i ja mam tak, że 10,5 cm jest okej. Ale już 11 jest dla mnie nie do przejścia. Tak. Ja już w ogóle nawet jak stoję w tych butach, mam wrażenie, że mnie tak, wiecie, jakoś tak mną buja na boki. Więc mam kilka takich par butów. Myślę, że możemy zdradzić delikatny sekret, że planujemy zrobić wyprzedaż naszej szafy. Tak, będzie wyprzedaż naszej szafy niedługo. Także niedługo będziemy was odnaleźć. Na Instagramie, więc kto nie followuje na Instagramie, followujcie Lux and Happy. A my idziemy mierzyć, bo zaraz się rozgadamy i znowu będzie 500 minut. Mierzymy. Mamy na sobie pierwsze mini-stylizacje, no powiedzmy, że stylizacje. Nie, wzięłyśmy po prostu najpierw płaszcz, bo wiecie, tutaj nie trzeba się za dużo rozbierać. Jakiej marki jest mój płaszcz, Karolinko? Bottega Veneta. Słuchajcie, nie wiem co to za materiał, zaraz sprawdzę, ale jest fantastyczny. To jest wełna na pewno. Na pewno wełna. Kaszmir. Zapomniałam, że jesteśmy w miejscu wełna. Jaka wełna? Słuchajcie, przywiązałam tak delikatnie z tyłu, ale no, odczuwalnie jest boski ten płaszcz. Uważam, że dobrze mi w tym kolorze. To jest taka śmietanka, ten kolor bardzo odmładza. Bardzo dobrze, słuchajcie, no on jest Karolina w stanie, widzisz tutaj w ogóle jakieś ślady użycia? Nie. Nie, no wygląda po prostu jakbyś go wyciągnął z szafy. Coś go pewnie kupił, słuchajcie. Ile ponosił? Nawet nie ponosił. Może by się bał, że ubrudzi. Taki ale ładny. Wygląda super. Bardzo dobrze. A ty masz na sobie? Ja mam, słuchajcie, na sobie taki pudrowo-różowo-beżowy... Beżyk taki z cieniem pudełku. Cieniutki płaszczyk Lanvin. Pokażę wam, jak on wygląda. Staram się dobrze wymawiać tę nazwę, bo jak wiem, że jest francuski, tak staram się zaakcentować. Tak, 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 właśnie. I słuchajcie, jest na trzy takie guziki tutaj. Wydaje mi się, że rzeczywiście lepiej wygląda z jakąś tą ciemną chustą dookoła. Może to nie jest tak w 100% mój kolor, ale płaszcz jest naprawdę piękny. Też wygląda jakby był po prostu nowiuteńki. Ale poczekaj, ja przymierzę stereotką. Stereotką, a ja spróbuję rozszyfrować, co to jest. Wool. Czyli tutaj mamy wełniany płaszczyk. Jak wygląda z tą stereotką? Znaczy powiem ci tak, do tej torebki to byś mogła w worku użyć. Tak, ta torebka jest po prostu... Ja właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy z Anią, że ja tak kiedyś miałam tak, że ten wilki, no fajna, a im częściej się z nią widuję, tym bardziej mam wrażenie, że za chwilę będę mówiła, muszę mieć tą torebkę. To jest ta, słuchajcie, z unboxingu. Tak, ta z różowym środkiem. No jest boska. Ty się przytulaj do torebki, a ja powiem jeszcze, co sobie dodałam do tej stylizacji. Słuchajcie, założyłam czarne takie spodnie botki lakierowane. Bardzo fajnie wyglądają, nawet do tych jasnych spodni. I to są botki Diamanto Rossi. Bardzo fajne i naprawdę bardzo wygodne. Powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podobają. I wyglądają fajnie z tymi białymi spodniami i z tym płaszczem. No co? Mierzymy coś innego? Jedziemy dalej. Jakiś sweterek, albo zobaczymy. Jeszcze wam torebek nie pokazywałyśmy, zobaczcie. No, widziałaś Karolina? To jest jakiś... Na wejściu. O Jezus, to jest jakiś nowy model. Boże, jaka piękna! No nie wiem, ale mi się to podoba. Karolina się tam rozbiera z tyłu, mam nadzieję, że jej... To jest 25, kurczę, ale to jest ładne. To jest 25, nie? No. Pokaż. No powiem wam, że dla mnie już jest troszkę zbyt pstrokato. Jest zbyt pstrokato. Jest too much, ale rozmiarowo fajna. Rzeczywiście, taka 25, idealny rozmiar na co dzień. Jak ty ładnie w tych dżinsach wyglądasz. Ale coś wam chciałam pokazać, bo
To jest torebka, na którą kiedyś chorowałam. Myślałam, że jak będę chciała mieć boja. Ona ma małe grono fanów. I na wielu portalach takich luksusowych, torebkowych, ona jest... Ale ona jest jakaś dużo bardziej delikatna w dotyku bo, niż ten twój może to boj. Jest jakiś lambskin? Bo to nie jest takie, lambskin. Nie jest takie sztywne pudełeczko. Wiesz, oni robią z różnych skór. W każdym razie mi się zawsze podobały te łańcuchy, ale nie ma zbyt wielu fanów tych łańcuchów. Widzę, że Ania jest dzisiaj normalnie taki przypływ pozytywnych emocji jej nie poznaje. Normalnie jak dziecko w sklepie z cukierkami. Niczego dzisiaj nie brałam. Jest rano. No to nic nie podejrzewam. To nie wiem, co się wydarzyło, ale to chyba te ubrania ją tak nakręciły. No tak, ja lubię ciuchy. No dobra, słuchajcie. Ja miłośniczka wielka, bomberek. Jedwabna, cudowna. W ogóle w dotyku to jest, powiem tak, to jest jedwabne. Trzeba się tu przytulić do niej. Cudo. No, cudo. Coś mam na plecach, bo nie pamiętam. Nie masz nic na plecach, ale już znam odpowiedź na twoje pytanie, co to był ten kawałek taki materiał. No, tutaj jest dziurka, więc chyba to się przeplata i jest paszka. No to ja idę po tę paszkę, a ty prezentuj swoje dziurki. Dobra, to ja zaprezentuję swoje dziurki. Słuchajcie, ja wybrałam sobie, idąc od góry, taką kurteczkę z białego, bardzo jasnego jeansu od Kupisza. Zobaczcie, z takim fajnym elementem dekoracyjnym na plecach. Do tego mam mój zwykły podstawowy czarny top, spódnicę z MMC. Bardzo fajna ta spódnica. Nie wiem, czy pasuje do końca do mojej figury, ale bardzo mi się podoba. Fajny, żakardowy materiał. Ona jest sztywna, ale dzięki temu ma określony kształt i ten kształt się nie zmienia. Czy ja idę, czy stoję, czy siedzę, to po prostu jest jeden konkretny kształt. No i te botki, które miałam w poprzedniej stylizacji Giovanni Rossi. Powiem wam, że kurtka mi się mega podoba. Bardzo fajna jest. Ja w ogóle lubię, że można kupisz. Wiesz, mam taką, słuchajcie, bluzę kochaną, czarną, która jest moim szlafrokiem, moją bluzą jak schudnę, moją bluzą jak przytyję. Idealna jest. Ona jest taka obecna. Zobacz, kiedyś z Rafałem byliśmy gdzieś tam na wakacjach i był chłodny wieczór, szliśmy jakąś promenadą, jemu było zimno i słuchajcie, szliśmy we dwójkę w tej bluzie, bo ona była taka wielka, że duża. Jeden rękaw ja założyłam, drugi rękaw ja założyłam i zabieliśmy się i szliśmy, dzieci się śmiały strasznie, że takie cztery nogi. Co, to jest ta apasza. Ja myślę, że to tak się, jak taki szaliczek. Może być tak, że masz rozpięte i znaszeliczek, możesz go sobie tutaj jakoś tam, nie wiem, przewiązać, bardziej na elegancję. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajna opcja w ogóle. Ja uwielbiam. I powiem wam, że naprawdę ten materiał jest jak taka luksusowa poduszeczka w podróbie imprezy. Tak, jest jedwabna. No, po super. I tak. Fajne oksy. Fajne oksy, tak. Oksy, co to są za oksy? Nie wiem, co to są za oksy. To jest jakiś Chloe. Okularki marki Linda Farrow. Myślałam, że szczerze mówiąc, że są Chloe. Bardzo fajne, lubię takie lustereczka. Bardzo ci pasują. Fajne, pokaż i przyjdź. Ojej, jakie niebieskie od środka. No tutaj zezuję do tyłu, bo tutaj widzę jakieś szanelki. Są małe szanelki, tak? Idziemy się poprzebierać dalej. No dobrze, to mamy którą już tutaj zadzwonię. No nie, trzecią. Nie ma co liczyć. Słuchajcie, Anka wygląda jak petarda, więc tutaj nie będziemy za dużo komentować, po prostu na nią patrzcie. Mówią, że nie szata czy zdobi człowieka, to za głupie myślenie. Naprawdę, no ja jestem zakochana. Sukienka Dior. Słuchajcie, Karoliny Chłopak się genialnie nabija z naszych filmików ze stylizacjami i zawsze jak mówię Diora, od Diora to od Christiana od razu chce mi się śmiać, ale nie mogę wam zdradzić szczegółów. Tak, mam na sobie buty Emilio Pucci. Znalazłam takie w idealnym rozmiarze, mega wygodne. Piękne są te buty. To jest 41, cudo, takie trochę jak w stylu Valentino, one są leciutkie, mają doskonały obcas, no i ta piękna Giallo, cudowna. Tak dla kontrastu. Taka duża, niewieczorowa, sukienka. Sukienka się zakochałam. Sukienka jest fantastyczna. Co myślicie? No ja myślę, że to jest duży plus. Ja też mam sukienkę, słuchajcie, od Diora. Znowu taki podrobo-różowy kolor, nadal nie jestem przekonana, czy to jest mój kolor, tak mówiąc szczerze. I sukienka ma takie specjalnie poszerzane biodra, więc będzie super wyglądała na bardzo szczupłych dziewczynach, no bo tutaj dodaje też kształtów i zrobi bardzo ładną sylwetkę. Przyszycia, które dodatkowo też podkreślają tutaj talię, więc jak ja mówię, no sukienka, która po prostu zakładacie, sukienka jest cała. Mi się wydaje, że gdybyś ją miała w rozmiarze mniej,
To wszystko by było bardziej takie... Nie, aż tak mniej. Nie? O, nie. To jeszcze poluzuj. Zajmijmy się dziewczyny tymi korsetami ściągały. Ja bym cię tak ściągnęła, żebyś nie mogła oddychać. A niby się lubimy, widzicie? A nie chcę przyludzić. Torebeczkę masz. Wybrałam białą torebeczkę Prady. To jest taki bardziej wolecik na złotym łańcuchu. Powiem, że to jest tyle pięknych rzeczy, że ja już nie mogę doczekać. Ale jeszcze coś przywieźmy. Przywieźmy. No kochane, słuchajcie, my tutaj coraz większą miłością zaczęłyśmy pałać do marki Dior, bo jakby wszystkie rzeczy, które wybieramy, są Diora. Tak, bo to jest też Diora sukienka, twoja też jest teraz Diora. Twoja jest chyba z kaszmiru, Boże. Jest przefantastyczna w dotyku, jaka naprawdę. Zobaczcie, jak fajnie ten dół się układa, bo tutaj jest taki asymetryczny element, więc bardzo ładnie wygląda. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, ta sukienka, nie dopięłam jej do końca, bo jak ją zapinam w biuście, to bardzo spłaszcza, więc... A to tu jest dla mnie za szeroka, więc trochę na inny typ figury. Figury, tak. Ale sama w sobie sukienka jest naprawdę fantastyczna. Piękny kolor, piękny materiał i naprawdę. A ja dopiero. I mam wrażenie takie, że im dalej w las, tym bardziej nachniemy ten pokój. Tym gorzej na naszym portfeli. Słuchajcie, ja dopięłam. Na szczęście, co prawda też mi trochę tutaj ciasno. Mogłam mieć rozmiar większą tę sukienkę, ale uważam, że jest taka fajna. Ale sukienka jest zobaczcie super, bo jest na suwak. Można sobie zrobić dekolcik. Można sobie zrobić rozporek na dole. Można na grzecznie, można na trochę mniej grzecznie. Ale ja na grzecznie dzisiaj. A co? Bardzo ładnie. No i dobrałam do tego czerwoną torebeczkę marki Victoria Beckham. Tak, żeby po prostu się odcinało. I ta sukienka czarna jest w tym samym stylu, jak ta różowa, co ja tak, pomierzyłam. Zauważyłam, że z przeżyciami, które pięknie podkreślają pięknie robią talię. Ja wiecie, ja kocham podkreślanie talii, więc te sukienki po prostu zakładasz jedną kiepsko, że jesteś super ubrana. Super, no. Do tego nawet byś mogła mieć, wiesz co, płaskie buty, jakieś trampko, takie trampko podobne. Bardzo fajnie. Ja naprawdę zaczęłam się zakochiwać w sukienkach Diora, a nigdy nie mierzyłam wcześniej ciuchów Diora. No ja też nie. Nigdy. A słuchajcie, w te garsonki Chanel, które chciałyśmy przymierzyć, niestety żadna z nas nie weszła. Bo to są rozmiary modelkowe 34. Nie, 36. Jezu, i po co znowu? Po co to mówisz? Ściągnęłyśmy spódnicę dotąd. Także pokażemy wam jakieś inne zbliżenie. No miałam taki podczas stylizacji, nie możemy przestać. Dodać. Idziemy dalej. No dobra, mamy kolejne. Kolejne. Nie, Karolina ma tą tę sukienkę, którą miała wcześniej. Nie, to nie jest ta sukienka. Nie jest? Nie, to jest inna. A ja myślę, że to jest nie. To jest sukienka Diora, zaraz wam ją pokażę bez spór. Diora. No właśnie same Diory tutaj wybieramy. Słuchajcie, to o czymś świadczy. I do tego dobrałam, słuchajcie, kurtkę taką jeansową z czarnego jeansu Saint Laurent. Z takim tutaj fajnym złotym, czerwonym elementem, to jest chyba serce, prawda? Tak, bardzo fajnie. Z piorunem. Słuchajcie, ja zdejmuję. Siła kobiet. Siła kobiet, tak, dokładnie. Power. Zdejmujemy kurteczkę. I zobaczcie, sukienka z taką obniżoną talią, troszeczkę... Takie sukienki już bardzo ładnie zaznaczają tutaj właśnie brzuch, więc nie tak, ale jest trochę na ciebie w biuście. Troszkę jest przymała, tak. No. Jakby no minusem właśnie takich miejsc, jak Kimberly Labor jest to, że jest jedna sukienka w jednym rozmiarze, albo no pasuje, tak, albo nie pasuje. Ale tutaj dlatego może znaleźć perełeczkę, ja wam chciałam coś pokazać. Hello. Słuchajcie, Anka założyła tą sukienkę i mówi, Jezu, ale seksy z tą nogą. Ale seksy z tą nogą i teraz uwaga! Rozporek jest tu i drugi taki sam jest na pośladku. Więc jak ktoś bardzo chce, to może pokazać światu swój pośladek. Ale słuchaj, jakby tam zaszyć, to wiem. Nie no, to tak, to wygląda ekstra, ale to jest rozporkiem na pupie. Co myślicie, brać czy nie brać? Ja myślę, że brać koniecznie i zostawić ten rozporek z tyłu. Tak. Ja mam oczywiście tutaj coś wzięła na górę, bo tak trochę mi smutno w tym czarnym, ale poszukajmy. Idziemy szukać dalej. Ja zaczynam, Ania się chowa, bo znowu jest taka petarda, więc dokładnie, żeby nie zabierała mi blasku i show, to na początku zacznę, a później będzie show. Słuchajcie, buty mam cały czas tak naprawdę te same, bo tak się w nich wpasowałam, że przez przypadek ich nie wyszło stąd. Wybrałam sobie spódnicę Dolce & Gabbana, taką plisowaną z bardzo delikatnego, cieniutkiego, przezroczystego wręcz materiału. Tutaj padł komentarz, że wyglądam jak Kelly z Seksu w Wielkim Mieście i naprawdę się z tym zgadzam. Na górę jest oversize'owa marynarka, czarno-białą pepitkę z Eskady. I powiem wam, że tak jak ja nie lubię marynarek oversize'owych, tak uważam, że to naprawdę wygląda fajnie. Ale i tak nie zrobię na was żadnego wrażenia, bo zaraz zobaczycie petardę.
No słuchajcie, to jest ta mania. Widzicie to, że jest za małe na mnie, ale musiałam się w to wbić. I oczywiście powinnam to mieć w rozmiarze większe. Tak, rozmiar większy. Bardzo. Może było oddychać. I oddycha. Naprawdę pan wiązany jest świetny, wydłuża nogi, robi mega figurę. Lamania. Podkreśla biust, podkreśla tanie, no w ogóle jest czad. No. Jest naprawdę czad. Lamania. Gdyby to było w rozmiarze o jeden więcej, tak, to już bym w nim wyszła. Myślę, w nim. Tak. Nie z nim, tylko w nim. Tak. Naprawdę wygląda pięknie. Tych czarnych świerek, wiatr, klasyk, klasyków. Bajka. Super. To co? Muszę się szybko rozpracować. Idę ją ratować. No dobrze, moi drodzy. To jest kolejna stylizacja. Kolejna stylizacja. Anka wygląda znowu jak petarda. Milionerka. How to look expensive. W ogóle jak ty dzisiaj płyniesz? Ja widzę, że jest w jakimś apoku. Dziewczyny mi kazały te spodnie założyć, ja powiedziałam, że będę w nich źle chyba wyglądać, słuchajcie. Wyglądasz super. Wyglądasz. Spodnie są takie, zobaczcie, takie spółki za szerokie i tutaj mają takie płetwy. No, dokładnie, płetwy to jest bardzo dobre określenie. Co to za marka? A nie wiem, teraz ci tam zajrzę. MMC też, tak. Bardzo fajny, mega przyjemny materiał. Super wyglądasz. Nie wiem, czy ich nie kupię. Myślę, że możesz się nad tym zastanowić. No i teraz Federek Alexandre Vautier. Kurde, nie wiem, czy to się po francusku czyta, czy jak. Nie wiem, ale wygląda super. Znaczy, sam sobie sweterek, jak na niego popatrzyłam, to taki troszkę może mało w moim stylu, ale do tych spodni. Do tych spodni, bo one są bardzo wysokie. Trochę jak taki łańcuch choinkowy, nie? Wytnie mnie na pewno. Na pewno nie słyszycie tego żartu w filmie. Słuchajcie, ja wybrałam sobie sukienkę Self Portrait, o ile tak to się wymaga. Różową, takie czarne małe kropeczki, powiem wam, że jest przepiękna. W ogóle powinno się ją nosić o tak, już to rozszyfrowałam. Tutaj bez ramiona, tutaj z jednym o tak. No i powiem wam, że gdyby jakieś, nie wiem, wesele się szykowało, albo... Nie szykuje. No nie, ale sukienka jest przepiękna, naprawdę piękna. Odrobinę dla mnie znowu za mała, więc się nie do końca dopięłam z tyłu, ale wygląda fantastycznie. Odchudzamy się, czy szukamy większych rozmiarów? Odchudzamy. 3-0. Odchudzamy się. Tylko ja jeszcze dzisiaj pączka chciałam zjeść. No dobrze, to idziemy za chwilę na pączka. Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdziemy. Jeszcze, może jeszcze jedną jakąś stylizację ostatnią, bo przecież ten film będzie miał milion godzin. Najwyżej podzielimy wam na dwie tury. Dobra. Słuchajcie, dziewczyny, to już będzie chyba ostatnia stylizacja, bo już przejrzałyśmy naprawdę wszystko, co się mieścimy, to już wam pokazałyśmy. Zmęczyłyśmy się troszeczkę. Słuchajcie, ja mam na sobie spódnicę Dolce & Gabbana, też taka plisowana, delikatnie cieniutki materiał w kotwice i w gwiazdeczki. Wygląda fantastycznie. I Chanel. Do tego taki rzadzieci. Mówię, dzisiaj jestem taka luksusowa. I Chanel. Tu mam Chanel, tu mam Chanel. I lizerz pod spodem, żebym się czuła swojską. No i co? I fajnie to pięknie, wygląda. Pięknie. A ja się bardzo czuję dobrze w tym. Bo do wysokich jeansów, taka krótka bluzeczka jest fajna, bo jest taki sweterkowaty. To jest takie Chanelowate, co to jest? To nie jest Chanel. To nie jest Chanel. Brunello Cucinelli. Bardzo mi się to podoba. Bardzo ładna. Bardzo fajnie wygląda. Taka śmietanka. I to ja też mierzyła Ania wcześniej do tych białych spodni z tymi takimi płytkami. Też było spoko. Też było okej, no. Zmęczyłaś się? Zmęczyłam się strasznie. Teraz podejdziemy bliżej. Jesteśmy głodne, na dole są pączki słodko-słone, więc może zjedziemy. To taka propa tej naszej, że miałyśmy schudnąć. Ja zjadę winto. Zejdziemy po schodach? Nie, ja zjadę winto. Zobacz, jak jesteś wysoka, nie mieścisz mi się w kadrze. Dobrze, słuchajcie, naprawdę jestem głodna. Tak, kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Keep the Label, piszcie na dole, bądź najlepiej po prostu już bezpośrednio na stronie do dziewczyn. Ale nie uzgodniłyśmy z Paulą, czy da jakiś kodzik rabatowy, więc zaraz się z nią skonsultujemy, czy będzie taka miła i coś wam przekaże. Da wam i nam kodzik rabatowy. Nam jeżeli tak, ja znalazłam kilka rzeczy. On będzie tutaj na ekranie. I tak, dobrze kochani, trzymajcie się, dziękujemy. Już tak trochę siadła energia, nie? Mam taki spidzia, to no jak się przymierzało, no pięć rzeczy. Te pączki czekają, trzymają. Trzymajcie się, pa pa!